Witam wszystkich. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek będzie, ale tak sobie wymyśliłem, że zmieniam kamerki u siebie. To znaczy na razie jedną kupiłem Xiaomi, nie wiem jak się to czyta. Taką na próbę, bo wcześniej jechałem na tych Hykerach. To jest no taki ten badziew z Biedronki. Już teraz niedostępne od kilku lat, one są bardzo poszukiwane na rynku wtórnym, bo jak ktoś akurat zainstalował sobie te kamerki właśnie Hykera, a są niedostępne w sprzedaży nowe, to bardzo często właśnie szukają sobie ich ludzie na OLX-ie i tak dalej. Zresztą też tak sam robiłem, bo mam tych kamerek 4-5 zamontowanych wokół domu. One są kamerkami wewnętrznymi, bo to jest tak zwana ta elektroniczna niania, tak to było sprzedawane, ale mają nocne widzenie, mają obracanie 360 stopni w bok, góra, dół i tak dalej. I u mnie są one wszędzie zamontowane pod dachem, także ta, jak widać, jest osrana, brudna, ona już swoje wysłużyła, aczkolwiek dalej działa. I będę próbował teraz zamocować w jednym miejscu, właśnie na jednym uchwycie zrobię tą i obok tą Xiaomi. To jest ta model, wam wkleję, jaki to jest, bo właśnie ją kupiłem na próbę i generalnie będę miał ochotę przechodzić na te kamerki, bo już wypróbowałem, że fajnie to wygląda i w nocnym widzeniu i w dzień jest dużo lepsza jakość, bo ta ma 720p rozdzielczość, a ta ma 1080, też jest tak jak widać obracana, ona ma dodatkową taką funkcję, ta mogła na przykład wzbudzać alarm, jeśli zobaczyła kogoś, że ktoś idzie, to po prostu wysyłała zdjęcie albo informowała, a ta ma dodatkową taką fajną funkcję, że śledzi też ruch. Jeśli wykryje człowieka, to podąża za nim jak gdyby i cały czas go nagrywa. Zresztą teraz chyba widać, że mnie gdzieś tam złapała, ale nie wiem czy akurat tak jest, czy ona sobie po prostu tam ma śledzenie włączone. Ale to wam pokażę, jak wygląda obraz, czym się różni. Robię sobie takie mocowanie, ponieważ tam miałem zamocowaną jedną kamerkę. Na uchwycie to zrobię taką blaszkę, dam do uchwytu i dam jedną kamerkę i obok drugą. Także z tego samego miejsca będą filmowały obydwie. Będzie można też fajnie porównać. Jedna i druga ma port na kartę microSD, tutaj widać z tyłu, a tutaj tą kartę trzeba jej wsadzić, podnieść jak gdyby obiektyw do góry, wtedy się pojawi gniazdo reset i wtedy się pojawi też gniazdo na kartę microSD. Także jej zaraz zapodam. No i taki krótki teścik, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem czy krótki, czy nie krótki, ale jak już się za to zabrałem, to stwierdziłem, że wam pokażę, jak to u siebie mam rozwiązane. Ta miała tutaj taki gwint na szóstkę i była przymocowana, a ta ma taki pierdzielniczek plastikowy, który się od spodu tam wkręca, także muszę też jakieś mocowanie zrobić tutaj na dwie śrubeczki, no ale to zaraz sobie to ogarnę. Ta ma tutaj ten port na kartę, także jakby ktoś szukał, że z wierzchu nie ma, bo z wierzchu faktycznie jest tylko na gniazdko, to tutaj jest miejsce na kartę i guzik resetu, czyli trzeba podnieść obiektyw do góry, nie ręcznie, tylko w aplikacji i wtedy jest dostęp do tego gniazda tutaj. A teraz do was mówię i teraz mnie widzicie na tej kamerce właśnie, co ją właśnie montuję. Ona faktycznie cały czas tym obiektywem rusza, czyli wygląda, że śledzi ruch. O. I po chwili mnie znajduje. Całkiem sprytnie, więc ręcznie nie steruję. Tutaj mam rączki. Wiecie, czy tak dziwnie ona gdzie indziej nagrywa. Mam rączki, a mimo to ona za mną podąża. Dobra, koniec zabawy, robię to mocowanie. No i teraz, kto mnie trochę zna, to już wie, że nie lubię wydawać kasy na darmo, dlatego ta próba na początek, kupiłem jedną kamerkę, a nie pięć, to będzie przykręcone do tego uchwytu, który był już tam przy ścianie. Tutaj się zamocuje na takie dwie małe śrubki, dałem tą płytkę mocującą do tej nowej kamery, a tutaj będzie zamontowana stara kamera. I to tam całe przytwierdza, ani nie jest ładne, ani lekkie, ani jakieś fantastyczne, ale chodzi o to, żeby to przetestować, zobaczyć. Nie lubię wydawać kasy w błoto. Dlatego sobie to najpierw przetestuję kilka dni, albo nawet tygodni, bo tamte stare mi działają, także też się nie śpieszy jakoś, ale zobaczę jaka jest różnica, czy to się fajnie sprawdza. Tak to wygląda u mnie. Nie wygląda na razie to zbyt pięknie, to mówię tylko dlatego, że na próbę chcę zamontować dwie kamery i je porównać z tego samego miejsca. Także zrobiłem taki stelaż, jeszcze zobaczę zaraz, czy zasilacz da radę obsłużyć dwie kamery z jednego zasilacza, czy trzeba coś zmienić. No i tutaj pierwsza próba, obraz tej nowej kamery Xiaomi, tak jak widać dość płynny po flagach, bo akurat jest wiatr dość duży. Nagrywa też dźwięk, ale to przy wietrze to raczej tylko szelest.
No i tak to wygląda w dalszej części. Wam pokażę porównanie już między jedną kamerą a drugą. Ale widać, że fajny kontrast, fajne detale widać. Bez problemu tutaj po powiększeniu też da się przeczytać z samochodu tego pomarańczowego napisy. Tutaj widzicie inną z kamerek też tego Hykera i tak w sumie to mówię, wokół domu mamy cztery sztuki takie i to fajnie działa, znaczy fajnie działa. Jakość obrazu to wam tutaj pokażę, jak wygląda, ale jest fajne w obsłudze. W jednym programie to wszystko tam ładnie działa, jest po polsku i takie dość intuicyjne. I dlatego dużo osób chce te Hykery, dlatego właśnie, że one są fajne w obsłudze, nie tak jak te chińskie, które, znaczy to też jest chińskie, tylko że to jest z chińskimi aplikacjami, gdzie nie wiadomo jak to połączyć w sieć, do Wi-Fi i tak dalej, a tutaj jest wszystko takie dość proste i jasne. Teraz wam pokażę, jak wyglądają tamte z przodu. A te, co zamontowałem, to tak mniej więcej wyglądają. I tak jak mówię, ważne jest to, żeby łapało Wi-Fi. Te Hykery miały takie dwie antenki zewnętrzne, ale widzę, że ten Xiaomi też się połączył. A tutaj wbrew pozorom jest muru, no, razem z ociepleniem to będzie 80 cm. Także ma kawałek do tego Wi-Fi, ale działa. I tak jak u mnie widać, jest zaraz pod podbitką. To jest wysunięte jakieś tam 35 cm plus rynna. Tak więc nie zdarzyło się, żeby tą kamerę starą zalało. Także myślę, że ta nowa też powinna wytrzymać. Aczkolwiek od razu mówię, nie są do tego celu przewidziane. Są to kamery zewnętrzne. Wewnętrzne pacanie. A w zasadzie bardziej takie nianie elektroniczne. Ale mają na tą kartę pamięci podłączenie. I teraz właśnie jeszcze przepnę tylko na zasilacz inny i na razie zostawię te dwie, a docelowo to pewnie zostanie tylko ta Xiaomi na tym jednym wysięgniku. A jest na tyle wysoko, że tak naprawdę, żeby złodziej tam wlazł, to też musiał z jakąś drabinką co najmniej łazić. A tutaj widać ten sam widok, co tam wam wkleję. Tak wygląda z telefonu komórkowego. I teraz jeszcze słów kilka o samych aplikacjach. Na koniec wam jeszcze pokażę, jak wyglądają teraz te obrazy na żywo z tych kamer obydwu. To jest ta poprzednia kamerka stara, czyli Hykera, ta z Biedronki, i tak wygląda menu, bardzo proste. Mamy podgląd, ale to nie jest na żywo podgląd, tylko takie miniaturki jak gdyby zamrożone, to są jak gdyby ostatnie wejście na daną kamerę. Mieszczą nam się tutaj 4, mam 5, ta jest offline, bo jest zapasowa, jest skonfigurowana, ale nie podłączona. No i daję sobie na przykład magazyn. No i widzę, jak to wygląda. Palcem po ekranie jeżdżę prawo, lewo, mogę sobie to obracać. Właśnie jakość obrazu tutaj dobrze widać, w sensie brak tej jakości. Na zasadzie, że jak tam jest jasne tło, bo tam jest po prostu słońce, a tutaj jest cień, to widać, jak to jak gdyby, jakoś to się pewnie fachowo nazywa, no ale po prostu nie daje rady sobie z kontrastem. To jest ta kamerka z przodu, którą teraz właśnie montowałem. Jak jest dobre oświetlenie, tak jak widać. Tutaj mamy napisane Fluent, czyli to jest taka słabsza rozdzielczość, jak tutaj damy, to jest HD, ale tak jak mówiłem, nie jest to Full HD, tylko to HD Ready, czyli 720 pikseli. Jak sobie obraz powiększę, no to jestem w stanie przeczytać ten napis, ale taki mało wyraźny. Odwzorowanie kolorów jest nawet całkiem niezłe, aczkolwiek teraz ta trawa jest taka bardziej żywa, no ale powiedzmy, że nie jest to złe. I tak jak widać, tutaj zobaczcie po prawej stronie na studnie, jak jest obraz rozmazany, czyli mimo, że ona ma dość szeroki kąt, to te boki już są takie rozmazane, że słabo tutaj widać. No ale mówię, jak na taką kamerkę, czyli nianie jak gdyby, no to nie jest źle. Płynność nagrywania. Na karcie jest w miarę, oni tam obiecują 20 chyba 3 czy 25 klatek, tak realnie jest to może 5 klatek. No ale powiedzmy, że jakaś tam płynność tego ruchu jest. Jak się dobrze, tam dobre oświetlenie jest i tak dalej, to tak jak tutaj widać to auto, co stoi pomarańczowe, to jak koło niego inne auto przejeżdża, to rejestrację da się częściowo odczytać, częściowo domyślić. Nie jest takie idealne. Można, co ciekawe, też włączyć sobie dźwięk z zewnątrz. Teraz akurat nic się tam nie dzieje poza wiatrem. I komunikacja jest w dwie strony, czyli mogę nacisnąć mikrofon i do niej też gadać, co jest nieraz przydatne. Na przykład ktoś tam podchodzi, widzę go na kamerce, a nie mogę podejść do domofonu, to mu mówię, żeby chwilę poczekał. Tutaj przez przytrzymanie tego guziora, to co mówimy, teraz słychać też tam. Jest tych ustawień trochę. Halo, halo? Halo? O, to co było dźwięk słychać, takie szczeknięcie, to jest końcówka właśnie tego dźwięku, który się wydostaje tam z mikrofonu. Także też dość fajne. Oczywiście można dać tryb pełnoekranowy. Te nożyczki to jest nagrywanie kamerki, robienie zdjęcia, dane, czyli możemy się cofnąć wstecz, jeśli chodzi o nagrania, to zależy jaka jest duża karta włożona. Tutaj mam jakąś tam pewnie 32 giga,
To mamy ten miesiąc i jeszcze w tamtym miesiącu kilka dni, czyli ponad tydzień jest na karcie zapisane. Także jak na taką prostą kamerkę, mówię, za 7-8 dych, to naprawdę miała dużo funkcji i dlatego jest dość mocno poszukiwana, nawet jako używana. Tutaj są proporcje obrazu, to auto, to mało przydatne. Jest też kilka jakichś funkcji takich, co można sobie co zrobić, można sobie tam poustawiać, że na przykład wykrywa ruch i tak dalej. Jak jestem na wakacjach, to nieraz tego używam. Sprawdza się to na zasadzie, że jak ktoś przechodzi, to raczej go nie wykryje, ale jeśli przyjeżdża na przykład furgonetka z kuriera czy coś, no to tą furgonetkę zdąży sfotografować. Tutaj jest inna kamerka, tutaj widać, że ta zieleń już jest taka bardziej soczysta. To wszystko zależy właśnie, jak się ustawi, czy bardziej na słońce, czy bardziej na, ta jest bardziej w cieniu, jak gdyby schowana też, może te kolory są inne. A może po prostu zależy od kalibracji poszczególnej kamerki już w sprzedaży. To tak to wygląda, a zaraz przejdę do tego menu tej kamerki Xiaomi i zobaczycie, jak to tam wygląda. Tutaj jeśli chodzi o tą drugą aplikację, to jest Xiaomi Home, taka ogólna aplikacja do domowa. Tak jak widać, tutaj jest robot Stefek, termometry jakieś i wszystko, co się kupi. To jeszcze mógłby być podłączony do tego telewizor, bo akurat też mam jeden Xiaomi. I tak naprawdę mamy też te wszystkie kamerki, jeśli się zakupi. Tu mam ją podpisaną jako brama. Wchodzę sobie w kamerkę. Chwilę wczytuję. No i tutaj mamy takie menu mniej więcej. Też możemy sobie dać dźwięk z głośnika. Ale to tak jak mówiłem, teraz nic nie będzie słychać, bo nikt tam nic nie robi, nie gada. Rozdzielczości sobie możemy zmieniać 360p automatyczne albo HD. No to mamy w HD. I tak jak widać po flagach, no ten obraz jest dość płynny. No to tutaj nie można jakoś szczególnie narzekać. Co, robimy sobie zdjęcie. Zaczynamy sobie nagrywanie. W dwie strony, że słychać to, co się dzieje na zewnątrz i można do niej gadać. Trochę jest według mnie nieintuicyjny sterowanie, bo patrzcie, daje jak gdyby przesunięcie w prawo, a on idzie w lewo, czyli jak gdyby na odwrót, bo do tego służy ten joystick na dole niby. Nie udało mi się, w tym hykerze też tak jest standardowo, ale tam się udało odwrócić jak gdyby te ruchy, a tutaj jeszcze na razie tego w menu nie znalazłem, ale myślę, że może też się da to zrobić. Jeśli chodzi o jakość, rozdzielczość, no to tak jak widzicie, postaram się jeszcze coś nagrać w nocy kawałek i porównać Wam jakość z tego samego miejsca. No i tutaj płynność ruchu też jest bardzo fajna. Tyle możemy maksymalnie popatrzeć w dół. Przejedziemy w prawo, tutaj mamy wejście, drzwi, a i tutaj widzimy nawet drugą kamerkę, tą poprzednią. Można sobie sprawdzić, czy na dachu liście nie leżą i tak dalej. Tutaj kolorki, kontrast jest dużo fajniejszy. O, zasilacz. Podłączyłem to w końcu z jednego zasilacza. I taki kabelek jakiś znalazłem, że rozdziela na dwie kamerki z jednego. Tym guzikiem włączamy sobie mikrofon. Halo, halo, czy mnie słychać? A, czekaj, coś jeszcze muszę dać. Tak, zezwolaj. Halo, halo. Góra, dół. No z tego to już Wam powiem, że to nagranie nawet by się nadawało do obejrzenia na jakimś większym ekranie. Jeszcze zobaczymy, jak się powiększy to, co widać. No tutaj to w zasadzie bez problemu można przeczytać, co jest napisane na samochodzie. Jeszcze będę próbował zobaczyć, jak będzie z jakimiś pojazdami, które przejeżdżają drogą, czy będzie to wyraźnie nagrane. No ale na pierwszy rzut oka to dużo lepiej wygląda. Jeszcze sprawdzam, jak wygląda pobieranie plików, bo pliki nagrywa w 3-minutowych takich odcinkach jak gdyby. I trzeba sobie kliknąć i zaraz będę miał zgrane w oryginalnej rozdzielczości te pliki. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda po pobraniu z kamerki. Tutaj sobie zobaczcie, przy takich dość trudnych warunkach oświetleniowych, bo zachód słońca. Widać, że hyker sobie słabo daje radę, Xiaomi fajnie. I tutaj kawałek porównania filmiku jednego i drugiego. Właśnie już przy też takim zmroku, zmierzchu,
i zaraz jeszcze postaram się wrzucić, jak wyglądają te same miejsca całkiem w nocy. Sponsorem nagrania jest włóknina.com, sprzedawca agrowłókniny premium do ściółkowania przeciw chwastom, również geowłókniny drogowej, duże zapasy magazynowe, mamy dowóz, wysyłkę, odbiór osobisty. Nasza agrowłóknina się nie strzępi przy cięciu, tak jak agrotkanina, którą widzicie, pozostaje taka, jak ją dotniesz. Jest wieloletnia, posiada filtr UV, także nie musi być ściółkowana, ale można ją też ściółkować korą, kamieniami, grysem, żwirem ozdobnym i tym podobnym. Jest sprawdzona, przetestowana, wypróbowana i